Witajcie! Dzisiaj nagroda! Decyzja o tym, jaki ten piękny, do kogo ten piękny samochód pójdzie, czyli BMW M4 Red Bull Wittmann i to z jego własnoręcznym podpisem. Już za chwileczkę, już za momencik. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w tym konkursie. Spisaliście się na medal, naprawdę. Ten samochód za chwilę będzie któregoś z Was. Muszę powiedzieć, że naprawdę były bardzo ciekawe komentarze. Ja tutaj krótko jeszcze pokazuję ten samochód, ale chciałbym się odnieść do kilku z nich, które nadają się na wyróżnienie, ale tylko niestety jeden wygrywa, ale inni będą mieli jeszcze szansę, bo jeszcze za chwilę, już za momencik będą kolejne konkursy. Dzięki wielkie wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie. Naprawdę fajne są komentarze. Pokażę Wam kilka takich, które niestety nie wygrały, ale są ciekawe. Krzysiek, dzięki wielkie za Twój komentarz na temat samochodu, który jest kwintesencją modelarstwa i pozycją obowiązkową oraz chęci kolekcjonowania takich statek. Na pewno jeszcze będziesz miał okazję. Dzięki, bo za chwilę będzie jeszcze kolejne BMW. Fajne też opisał to Tomek, i że to rakieta w przestrzeni kosmicznej. I która surowo się nią ścigać, ten wie, że już zostaje w jego sercu na zawsze. Brawo, fajnie! I również jest Klaudia, która wie, że to jest marzenie wszystkich małych i dużych chłopców, ale wolałaby osobiście model 1:1, ja też bardzo dobrze rozumiem. No i przechodzimy do wygranego, a tym wygranym jest już momencik, już za chwileczkę, Wilku 101 napisał: model Carrera Digital 132 jest tym, czego brakuje, aby trzej nierozłączni kumple mogli nareszcie zasiąść za kierownicami trzech BMW M4 i zmierzyć się ze stajnią Mercedesa w jednym niepowtarzalnym wyścigu kończącym sezon Slot Car 2011. A dodatkowym bonusem będzie możliwość uczestnictwa w takich samych eventach w roku 2018. Wow! Fajnie! Team, faceci, wyścig, wszystko jest w tym. Brawo, gratuluję, przesyłam, dawaj adres, wysyłamy. I zachęcam do następnych konkursów, które pojawią się już niedługo. Więc śledźcie kanał, zapisujcie się, subskrybujcie klikając dzwoneczek i nic Was wtedy nie ominie, a również będziecie wiedzieć wszystkie fajne sprawy, które dotyczą torów samochodowych, różnych samochodów, sposobów. Zachęcam. Również zachęcam do odwiedzenia strony torysamochodowe.pl, gdzie możecie o tym wszystkim popisać, popytać się różnych ludzi, którzy dobrze się na tym znają, jak radzić sobie z takimi torami. Na razie, do usłyszenia, do zobaczenia, heja!